Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z GreedFall. Znajdujemy się właśnie w koszarach, właściwie już stąd wychodzimy, ponieważ quest został wykonany, przynajmniej pierwsza jego część, no i teraz lecimy. Myślę, że trochę walki bym zrobił. Jakiś łup do zebrania, złote monety tu leżały, świetnie, jeszcze się tu rozejrzymy, może jeszcze coś znajdę? Pewnie, że znajdę skrzyneczkę, ale otwieranie zamków potrzebuję. Dobra. To tak, wyjdźmy stąd, tu jest przejść na niższe piętro i tutaj jest wyjście, ale to na niższym piętrze, czyli tak. Schody są tutaj, schodami w dół. I wychodzimy stąd. Tędy też było wyjście przez dziedziniec, czy nie? Wydawało mi się, że przez dziedziniec też było wyjście. Źle mi się wydawało. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Tutaj jest. O właśnie. Z tobą już nie muszę rozmawiać. W porządku, zerknijmy sobie teraz na questy, jakie ja mam. Pośród duchów to... Poczekaj, mistrz areny, ukończ pierwsze wyzwanie. Śladami... Kurczę, no to by było spoko nawet. Śladami tego profesora. Eksploracja, kartografia. Tu trochę jeszcze rzeczy. Towar strażników denara. Zlokalizuj i oznacz skrzynię z towarem. No to możemy to zrobić w sumie. Nietypowy sojusz, przedstaw ofertę, rodowe imię, zaproponuj pomoc Wasko. Na razie pójdziemy zrobić to. Zlokalizuj i oznacz skrzynki z towarem. Tylko nie, wiecie co, bo tu musiałbym się przebierać. I fajnie by było wziąć Wasko ze sobą, więc... Idziemy do gubernatora. Sojusz mostu, przedstaw ofertę Ulana w Hikmet. Dotrzyj do wioski. No, idziemy w tym kierunku w takim razie. Czyli biegniemy tutaj. No i zobaczymy. 190 metrów, dobra. Ups. Chociaż tu mi pokazuje inną. Zabierz wszystko. Może wypadałoby też się zaopatrzyć w jakieś północna droga. Dobra, to jest dobra droga. W jakieś... O, co tam jest? A, te grzyby. Amunicję, ale to już idziemy. Znajdę amunicję. 8 poziom, więc co? Dzisiaj może wbijemy z 10. Myślę, że jest na to szansa. Ktoś tam stoi. Zobaczmy, kto to jest. Kto mnie atakuje? To wy! Aha, myślałem, że ja tu idę ratować kogoś. Siekany, pancerza nawet nie miał. Mhm. O ty, patrz, też potrafię. No i do widzenia. Jeszcze ty. Wow, dobicie ładne. Ładne dobicie tutaj weszło. Pozbieramy łup, pozbieramy. I czy oni coś tutaj mieli? W tych skrzyniach chyba nic nie ma, co? Tutaj nie. A to on się świeci, myślę. Co tu się tak świeci? Na dole? Nie. Tutaj nic. No dobra. To tu ptamy dalej. Jeszcze tu ten... Zobaczymy wiatraczek. Tam jakiś jeden łup jeszcze nie podniesiony jest przeze mnie, ale mamy skrzynię. Zabierz wszystko. Dobra, wrócimy się po to. Więcej niż jeden. Tak, i jeszcze to do wzięcia. O, amunicja była, pięknie. Dobra. Tutaj jest coś do wzięcia, jest. I co my możemy? Iść tutaj. A możemy do tej wioski. No to idziemy do tej wioski na razie. Gdzie są moi? Gdzieś się zablokowali. Dobra, teraz jak przejdę, to powinni się tutaj pojawić. Wioska jest tutaj. No to wybieramy to i idziemy. Wasko na razie nie. Handlarz, tak? Handlarz. No to tak, sprzedaj. Noszony trikorn. Dobra. Stary kubrak. Stare buty. Tutaj nic i teraz tak. Rupiecie. No mamy trochę tych rupieci. Fragment kości władcy równi za 150. Sprzedaj tak. Sprzedaj kupcowi. Nice. No dobra, dzięki temu naprawdę wyłapałem dużo. A co mogę kupić? Stary sztylet, pierścień misjonarza. A, to boski pierścień, to nie jest... Okej. Stary poczerniały miecz dworski. A tutaj pistolety, tak? I strzelby fajne, coś, garlacz... Nie, ale... Broń palna, czy tutaj nie? Musimy wejść pewnie w składniki. Amunicja, no właśnie. Całą amunicję kupiłem jaką miał. Nie miał jej dużo, czyli dobrze, że to jest... Wygląda na to, że to jest towar deficytowy, co mi się bardzo podoba. Czerwony las. Dobrze. I są jacyś przeciwnicy. Te duże bobrowilki całe jakieś. Z którymi już miałem okazję. Przyjemność zawalczyć. No widzę, że są te bestie. Dobra, jednej bestii nie ma. Drugiej nie ma i trzeciej nie ma. Coś tu było jeszcze do... Dobra, to bestie przeszukajmy, ale coś tutaj miałem. O, tu. Zbierz łup. Widzicie? Łup jak pospolity. Czyli jak są takie górki, liści, o, tak jak tutaj. Pewnie też będę mógł zebrać tego hubiaka. Tak. Dobra. Zobaczę, czy ja się będę w jakimś alchemie bawił, czy co to ma być. Złote monety. Ej, ale nie powiem wam, że... Dobra, jest to dopiero początek gry, ale nie ukrywam, że cieszyłbym się z większej różnorodności potworków, bo tak naprawdę spotkaliśmy się z 2 czy 3 rodzajami zwierząt i czasami jacyś bandyci i tyle. No, nie licząc już bossa, prawda? Dobra, jest obóz do rozbicia tutaj. Go rozbijamy. Kim jesteś? Kim jesteście? Okej, co sobie chodzicie? Tam coś jest ewidentnie, ale na razie bym się... Mamy jeszcze tutaj drogę, którą chcę ewidentnie sprawdzić. O i dzień dobry, mamy tu coś. Złote monety, alchemy... Okej. Mhm. Mhm. Trochę ich jest. Teraz ogłuszenie. O ty. Dobra, no jest to również pokonane. Tam jeszcze są kolejni. Pozbieramy sobie rzeczy, ale widzicie, tu już zupełnie mogły być inne moby. Dlaczego nie ma tego, nie? No, nie podoba mi się to. Tak jak w Mars Warlocks też tutaj widzę, że mamy jakieś ograniczenie. No ale dobra, przynajmniej jakaś jaskinia. Ale sprzęt w tej jaskini taki średni. Tutaj coś mamy jeszcze? Nie. Tu mógłbym sobie przedtem przejść. Dobra, mam tutaj jeszcze jakichś przeciwników. Mhm. Pach. Oni nam pomóc, patrzcie. No dobra, przynajmniej NPC-ki coś robią, prawda? Przybiegli pomóc. Dobra. Tak. Ale walka przyjemna. To trzeba przyznać. Tylko no mówię, różnorodność mobów by była większa i byłoby znacznie lepiej. O, tutaj jakieś ciało leży. No tutaj też te ciała kopiuj wklejone i... Ops! To jest takie copy and play. Trochę. No i pokonany kolejnym. Rzuć nienaruszone serce. Jakie serce? Te istoty mnie zaatakowały, one nie mają serca. Tutaj jeszcze leży i jeszcze jedna tutaj. O, co to było? Aha. Nie. To chciałem łup dać. O, który leżał, a nie z nią rozmawiać. No dobra, tutaj już wszystko. Z tej strony też wszystko, czyli idziemy tutaj. O, dzień dobry, jeszcze to. Łup. Co wy tu zbieracie? No coś zbierają. Jakaś mgła, bajorko. Dobra, idziemy. Chyba będzie wioska, ale takie już widziałem wcześniej. Takie ruinki z takim podobnymi tymi. Okej. Kupiec. Zerknijmy do niego. Chcę pohandlować. Chcę. Sprzedaj. Tak. Są jakieś rzeczy, to na bieżąco sprzedaję. Dobra. Kup. Teraz. Obustronny smoczy topór. Wymaga siła 3. No to czekajcie. Ty masz siłę 3. Czy nie chciałbyś tego toporu? A to jest jednoręczna broń. Broń jednoręczna. No to by było lepsze. Ten obsydianowy, obysadniowy, boże. Ale nie ma nic na razie. Czekajcie, bo tutaj w ogóle... Maska jakaś. Czaszka. Maska ducha jelenia. Tunika głównego zwiadowcy. Tunika wojownika. Ej, ta tunika głównego zwiadowcy jest fajna. Kupmy ją sobie. Mam kasę, to kupmy. Rękawice kamieniarza obsydianu. Też są lepsze, biorę. Buty. Zwiadowcy, biorę. Medalion bastionu, jest siła woli, nie mogę tego użyć. Dobra, maski na razie nie, ale tu jest w porządku. Dobrze, tutaj coś mogę podnieść sobie. To podnosimy. Złote monety, amunicja. Ta wioska też wygląda identycznie jak poprzednia. Żaby. Tylko żaby? Czy coś tu jeszcze znajdę? Jakiś skarb ukryty, czy coś? Bo miejsce na ukrycie takiego skarbu... ciekawe, ale nie. Dobra. To idziemy tutaj. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I'm the emissary of the Congregation of Merchants. I've come to meet your leader. Come now, Arwant. You are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekid Nadageis only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. No dobra. To ruszamy. Dom Królowej. Udaj się na pole bitwy. Dobrze, udamy się na pole bitwy. Co pozbieram jeszcze, co mogę. Jeszcze coś tu mamy. Jeszcze coś tu mamy. Dobra. Co, idziemy teraz tutaj. Aby zbliżyć się do... musimy iść ścieżką prowadzącą w kierunku wzniesień lasu, czyli tu. Dobrze. Naprawdę nie przepuścicie mnie tędy. O jest. Dobra, to jeszcze tu też nie wejdę. Idziemy tędy w takim razie. Tak. Idziesz, idziesz. Wydrat, czerwony las. No to lis. No ale to ładnie wygląda. Rozglądam się, czy coś tutaj nie znajdę czegoś. Wait. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts, but if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. Dobrze. Czyli mam iść w lewo. No to idziemy w lewo. Czemu nasz nie chciał walczyć z bestiami? Oczywiście, że chcemy. A, czyli to był wybór. To był wybór, bo ona powiedziała, jakby poszedł w prawo, to pewnie nie byłoby dzięki, że mnie posłuchałeś. Mogłem wybrać jedno albo drugie. Dobra. O. Czekajcie, bo się nie mogę ruszyć. Jeszcze tutaj pomóżmy. No i mamy to. Ona ma w ogóle ognisty miecz. Tu jest... Intuicja poziom drugi. Skradanie się. Ciekawe, co by tam było. Mógłbym przejść tędy po prostu? Czy byłyby tam jakieś skarby? No dobra. Prawo, ale ja bym się jeszcze tutaj rozejrzał. Dobrze. Dziewiąty poziom, dobrze. I mamy to. Posiekani. Zbierzmy łup. Dobra, to jest zebrane. Czy tutaj coś mamy? Tylko to. Przyjemne drzewo, takie fajne. Dobra. Punkty do rozdania. Jednoręczna broń zadaje większe obrażenie nieopancerzonym przeciwnikom. Weźmy to. Natomiast talenty, jest jeden punkt. Charyzmę, naukę, wigor, rzemiosło, intuicję. Intuicja byłby spoko, z drugiej strony otwieranie zamków też spoko. Zastanówmy się. Nauka, mógłbym wysadzać rzeczy. Dobra, na razie dam w naukę. Na razie dam w naukę. Następny punkt dopiero na 13 poziomie. W dobrym kierunku idę, w dobrym. Oho, chyba za późno. I od razu mnie zaatakowali, patrzcie. Dobrze. O kurczę. Okej. Widzę, że spoko walczy. Wow. O kurczę. You are too late, Siora. Mother has fallen and we are defeated. No, no, no. This is not fair. I am so sorry. Who is this man? He resembles one of us, but is dressed like a Renaigze. I am the ambassador of the Congregation of Merchants. I'm sorry for your loss. The Congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Esselt, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? You know that these monsters are taking our own. They must make honorable amends. Wspomnij o niedawnej porażce. Przekonaj Esselt do porzucenia zemsty. Okej. We did our best to come as fast as we could. And I fought by your side. Please, please take the time to at least hear me out. There has already been enough death and you are wounded. This is not the time for vengeance. You may be right. Waiting for my vengeance will make it taste all the sweeter. I feel weak. Might I ask you to watch over our own Siora? I must return to the village. Go on ahead. We will tend to the wounded. Won't we now? Yes. We will do everything we can. And find my mother. I wszyscy mówią, że znajomo wyglądam i wyglądam jak jeden z nich, nie? Look at this massacre. How? Find her banner. It bears the symbol of our clan. Wylecz wszystkich ocalałych. Mam 4 minuty na to. I znaleźć banner. W jaki sposób mam wyleczyć tych ludzi? O, jest tutaj ktoś, wylecz. Dobra, jest wyleczony. Musimy znaleźć kolejnych. Ale dużo rzeczy do zebrania też. Pozbieramy te łupy. Stara borbuta, dobra. Ups, nie to. Czy ja mam jakiś tryb? O, tutaj jest kolejny. Dobra, eliksir dla niego. Nie mam żadnego takiego trybu inspektora, ale to dobrze. Nie lubię tych takich trybów w grach. Jeszcze 2 muszę znaleźć. O, jest. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes. It means ruins of the first battle. I would like to dig around a little on the site. We might be able to unearth clues as to who actually built them. Sprawdzimy te ruiny, zobaczymy, kto je wybudował. Ale jeszcze bym się przejrzał tutaj, bo jakiegoś jednego ocalałego szukamy. I strzelam, że jeszcze po lewej stronie mnie nie było, a twórcy mogli ich rozmieścić jakoś. O, jest. Dobrze, a my wracamy. Teraz wylecz wszystkich ocalałych. To już chyba jest zrobione, co? Szukaj obszar, znajdź ocalałych na polu bitwy. Wydaje mi się, że mamy to zrobione. Jeszcze i matki trzeba poszukać. A to jest większa, to pole bitwy jest naprawdę duże. Strasznie mi ta grafika przypomina Wiedźmina 2 i ta bitwa, pole bitwy, sztandary. O kurczę. Sporo ich tu leży. I beg of you, help me. And still you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, I... What have you done with my mother? Pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Siora. Użyła się. Przekonaj, żeby przestała. No, spróbujmy przekonać, żeby przestała. Myślę, że to jest lepsze. Stop. Look at yourself. You're acting like a beast. A beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her. The queen. They took her. Czyli żyje. She must still be alive. They would not have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. No dobra. Those in the hands of Bridge. They'd have taken her to the closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. Obiecuję. Wylecz wszystkich otalałych. Jeszcze quest mi leci. Natomiast patrzcie, mam bardzo dużo rzeczy nowych zebranych. Ale to nawet nie tyle dla mnie, co dla Kurta, bo zobaczcie. To. Tutaj nic, ale tak. Tłów. Nie, no to akurat tutaj jest to, co masz, jest w porządku. Rękawice natomiast są lepsze. Załóż je. Buty. Nie, no twoje są akurat spoko. No i jeszcze na tą broń mnie ciekawi. Duży młot. To jest broń dwuręczna, to jest ciężka broń dwuręczna. Weź załóż sobie ciężką broń dwuręczną. Zobaczymy, jak pójdzie ci z młotem. A my musimy co? Przeszukaj ruiny. Czyli co, w tych ruinach myślicie, że my myślą, że jest obóz? To będą może być. Tutaj. Ale jeszcze mam jakiś znak zapytania jeden. Idę jeszcze do tego znaku zapytania. Obóz. To odkryjmy ten obóz. Dobra, i teraz na górę. A może coś tu jeszcze leży? Pewnie, że leży. Jest skrzyneczka, w której mamy całe nic. To idziemy na górę. Czekajcie, bo tu też jest skrzynka. No te ruiny trzeba przeszukać. Stary rapier Markiza. To może być lepsze niż moje. I jest lepsze niż moje, chociaż uszkodzenie pancerza mniejsze, ale ogólnie jest lepsze. Dobra. Na górę. Wylecz ocalałych, mam 2 godziny 45 minut na to, ale to są 2 godziny w grze. Pola widła na ścianach, no. To są te... Everyone knows where it is, but no one ever comes here. All these colors are so beautiful. I never would have imagined that they could create something so delicate. Who are you talking about? Of those who built these lodgings. That my ancestors vanquished in a past war. You know who they were? I only know the legend. The legend of Dida Keed and the Daegis. I'm listening. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. They dug great caverns into the earth, Brzmi jak ludzie po prostu. The warriors killed so many people that even their own people came to fear them. Here they built a terrible city that spewed out clouds of cinder and death. Our kings and queens were desperate. They went to the heart of our island, and the island heard them. From the woods appeared the first guardian. He was taller than a city, and with each step it smashed a lodging. It was a guardian of Rat, and the city could not resist him. Since then, the earth answers our call for magic, and in exchange, we become all Manawi, in keeping with the pacts our kings and queens once made. It is a very sad and terrible legend. Ale kim są ci All Manawi? O co chodzi? Paktem. Our Malachor might well be the cursed result of that war from another age. Let's finish our investigation of these ruins. There may still be a few survivors to save, but I will need to speak of this with Constantine. Okej, czyli to może być związek z chorobą. Dobra, przeszukaj ruiny jeszcze, idziemy dalej. Na górę, tak. Tutaj na górę, tak? Muszę nieco poćwiczyć. Dobra. Porozmawiaj z nią. Chyba odnaleźć jej matkę, mam z nią pogadać. Zgodzę się. Dobra. Udaj się do posterunku sojuszu, czyli tu. Tutaj musimy się udać. Tędy nie przejdę. Tutaj też nie. Zaraz, czy tu da się wskoczyć do tej dziury? Nie damy rady. Tutaj byliśmy. Tutaj też byłem. Czyli rzeczywiście teraz idziemy tutaj w lewo. Czerwony las. Znaczy pewnie znalazłbym więcej, gdybym miał tą wspinaczkę, nie? Ale to no, niestety nie mam. Dobra, idziemy tutaj. O, jest ktoś. O, jakie kontra fajne. A czemu ten stoi? Zablokował się. I świetnie. Zbierzmy. Tak. Zaraz w ogóle 10. poziom. Tutaj też wszystko bierzemy. Tutaj też. I tutaj też. Dobra, zwierzaczek. Hej, ten jest... Mało obrażeń mu teraz zadaję. O! Dobra, ten był większy rzeczywiście od nich. No i tego już sobie zciachamy. Dobrze. Czy oni tu mieli jakąś jaskinię? Coś? Nie. Chyba nie. Mhm. Teraz tak, tutaj. Tutaj nie ma nic. Tam zaraz pójdziemy. Jeszcze tu sobie chcę zwiedzić. Żywica. Tutaj chyba też wszystko. Nie. Tam te budynki, tutaj coś jest jeszcze? Coś odkryłem, bo możliwe, że tam coś jest, ale dobra, na razie wracamy. Idziemy do posterunku sojuszu. Ciekawe, czy będziemy walczyć, czy będziemy rozmawiać. Ale chyba jeszcze z tymi muszę zawalczyć. Czy oni mnie zaatakują, czy nie? Nie. A jednak. Mhm. O, kontra ładna. Patrz, go sieka. I ciach, dostał. Jest jakiś kwestior. Grupa tubelców, którą miałem obserwować, spędza mnóstwo czasu w lesie. Pomimo rozkazów nie miałem odwagi, aby tam za nimi pójść. Zdecydowanie zbyt wiele dzikich zwierząt. Zastanawiam się, czemu dzikusy ryzykują życie w lesie. O. Notatka żołnierza jakiegoś. Mhm. No w sumie to się przy... Myślałem, że ktoś coś powiedział. Dobra, tutaj mamy kolejne psiaki i tam coś jeszcze jest. Okej. Okay. Tak, dostał, leży. O, trzeba uważać. Dobra, wyleczyła mnie. I teraz ty. I tu również pokonani. Dobrze. Zbieramy. Zaraz poziom 10. Przez jednego takiego pokonam i mam ten poziom. Dobra, coś my tutaj mamy jeszcze. O! Jagódki. Zbierzmy łup. I wszystko leży tu jakiś strażnik. Kapliczka, punkt umiejętności. Tu jest drugi strażnik. Dobrze, zaraz je sobie rozdamy. W takim razie... Zwiększa ilość furii generowanej przez wszystkie ataki. To by było też spoko. Później mamy co? Furia, mściwa furia, cios w plecy. Zwiększa obrażenia zadawane wrogom od plecy i zwiększa ilość furii generowanych atakami od tyłu. To nie. Bomba, potężna bomba. Skrytobójczy cios. Odrzuca wszystkich przeciwników wokół postaci i zadaje im obrażenia od magii. To jest skrytobójcze w takim razie? Wyjątkowo skutecznie sprawdza się w walce wręcz, ale... To muszę mieć pierścień wtedy chyba, nie? Żeby tego zrobić, tak mi się wydaje. Tutaj natomiast furia, broń dwuręczna, ciężka broń jednoręczna, magiczne leczenie, okej. Okay. Bronie będące pod wpływem trucizny są nasączone silniejszą trucizną jeszcze, okej. Okay. Nie, dobra, lecimy na razie w furię. Idziemy w tę furię. Tutaj to już chyba nic nie będzie, chociaż jeszcze się przejdę tutaj. Nie, no brzmi spoko. Dobra, no to idziemy zobaczyć, co z tą matką. To jest tu. Jest obóz. Halt! Who goes there? Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. Oh, well, you can come in, Your Excellency. But this savage, on the other hand... Am I the one you call a savage, Renaigse? This young lady is the princess of her people and she is with me. As such, I would appreciate if you let us through. Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his endorsement. Czyli do kapitana idziemy. No i kapitan jest tutaj. Kwatera oficera. To jesteś ty? Tak. Well, who are you? Desarde, legate of the merchant congregation. Zapytaj go o królową. Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. Her liberation? That'll prove difficult. She's dead. No! You let her die! You may even have finished her off like an agonizing animal! We didn't need to. When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, Honol Manawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show it to you. Thank you, Captain. Okay. Siora, I'm terribly sorry. Musimy zobaczyć. Czyli udajmy się do miejsca spoczynku. The infirmary must be the building on the right, near the camp entrance. O, czekajcie, bo są jakieś questy. Nagrodzę każdego, kto zechce powybijać lisy, które nocą wchodzą do naszego obozu i zabijają kurczaki. Te wstrętne bestie zanoszą swoje ofiary przed obóz albo na południe. Trzeba zabić je jednym strzałem, bo są niezwykle szybkie. Towar, który miał trafić na posterunek, został skradziony przez bandytów. Ta zbrodnia nie może ujść im płazem, bo nasz obóz potrzebuje zapasów. Pozbądź się bandytów. Okej. 4 lisy i bandyci. Questy do wzięcia. Who are you? Are you looking for a doctor? I am the legate of the congregation, and this is Siora, the daughter of the queen whose remains you're keeping. I would like to see her. I need to see her. Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there, in the room on the left. No dobra. Słuchajcie, no nie są tacy źli, jak się wydaje, nie? Maty. No. I should give you some privacy while you're mourning. We won't be far. And if Arshtir too, Matir. Men sida denon mil frichteman. I must take her with me, Honol Manawi. We must perform the rituals. The captain said that he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. She is my mother. She must be given back to the earth. So, let's go back to see him and try to make him change his mind. You can try, but with all due respect, I doubt that you will succeed. He will not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor, and that he made a deal with Telemi. Those are some serious accusations, even for a member of the guard. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking, and I also saw certain documents. You could use them to pressure him. Did you take them? No, that would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other belongings. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officer's building. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right. Let's try talking to him before rummaging through the... Ja wolę najpierw przeszukać obóz, ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka, cześć.